ponieważ repetycja jest mater studiorum, to tak chciałbym, zawsze mam tendencję do tego, żeby w krótkich słowach powtórzyć to, co było poprzednim razem, więc dowodziliśmy twierdzenia Stokesa i zdałem sobie sprawę z tego, że popełniłem pewien błąd dydaktyczny, a może nie tyle błąd, ile taki niedostatek, bo powinienem uświadomić Państwu, że jak całkuję formę różniczkową po płacie, no, dopisywałem k wymiarowe, ale to jest na razie dowolnego wymiaru i to D to jest taka podrozmaitość z brzegiem w rozmaitości M, to jest to samo, co ja bym napisał, że całkuję po D, a tutaj napiszę coś takiego. Widać to tak, widać? Identyczność z gwiazdką od alfa. No bo ja, ta tablica reprezentuje to całe M, no i w tym M mamy tutaj, prawda, taki płat. To jest to D, no ale ten płat to też jest rozmaitość, to też jest rozmaitość, w związku z tym jest odwzorowanie identycznościowe, prawda? Identyczność, no to punktom z D przypisuje też punkty z D, te same, no tyle tylko, że traktowane jako punkty tej większej rozmaitości. To jest odwzorowanie, które identyczność od punktu M to jest nic innego jak M, tylko że tutaj to jest traktowane jako punkt tej rozmaitości, a tutaj jest jako punkt tej rozmaitości. No i proszę Państwa, można zamknąć oczy i formalnie powiedzieć tak, jest to odwzorowanie z rozmaitości w inną rozmaitość. No to kowektory i formy różniczkowe, wszelkie obiekty kowariantne się pullbackują. Czyli jak mam tutaj formę różniczkową alfa, to co to jest to pullback od alfa? To jest też ta forma różniczkowa, ale już traktowana tylko jako forma różniczkowa na samym D. Czyli innymi słowy, można zapomnieć o tym, prawda, ja zawsze pisałem, że wymiar M to był N, no natomiast to D było jakiegoś wymiaru K, wymiar D był równy K, no to można zapomnieć o tych N wymiarach i tylko ograniczyć nasze rozważania do samej rozmaitości D, gdzie ta K forma jest wobec tego formą maksymalnego rzędu, prawda? Czyli ta operacja, co to jest za operacja? To jest operacja zapominania, prawda? Dlatego, że takie pullback formy, która jest tutaj określona do D, to po pierwsze zapominamy o tym, jak wygląda ta forma poza punktami D, prawda? No bo nigdy w życiu nie będziemy używali tego, dlatego że to już jest forma tylko na D. To była forma na całym M, ale całkujemy ją po D. Ale do tego całkowania niepotrzebna jest cała ta forma, więc można po pierwsze zapomnieć o tym, jak ta forma wygląda poza D, a po drugie, jak już bierzemy tylko w punktach D, to można zapomnieć, ile ona wynosi na wektorach, które nie są styczne do D. Dlatego, że i tak do tego całkowania to będziemy ją liczyli na wektorach stycznych do D, prawda? Czyli ta operacja to jest operacja zapominania. Zapominamy, ile wynosi ta forma w punktach poza D, a w punktach, które należą do D, to też coś zapominamy, mianowicie zapominamy, ile ona wynosi na wektorach, które nie są styczne do D. No i już, prawda? Czyli w związku z tym per saldo
można o tym zapomnieć i rozważać to, czyli mamy formę maksymalnego rzędu, no bo jak to jest k wymiarowe, to ta forma jest k formą, prawda? Czyli per saldo to całe całkowanie zawsze jest całkowaniem formy maksymalnego rzędu po czymś k wymiarowym. No to była jedna uwaga, której zapomniałem zrobić. No, to jest bardzo ważne. To niby jest takie trywialne, prawda? Dobrze. Teraz, no to teraz jeszcze chciałem powtórzyć tę ideę dowodu. Po pierwsze, ja się tutaj ograniczyłem do takiego technicznie najprostszego przypadku, kiedy to D lokalnie, no to jest rozmaitość z brzegiem, to ona lokalnie jest dana przez, no w M to jest N minus K równości, żeby to było K wymiarowe, oraz jedną nierówność, prawda? Czyli rozważam sytuację, no tutaj to tak z boku popatrzyłem, to to wygląda jak jednowymiarowe, ale to D jest jakieś takie i to zawsze lokalnie jest dane przez jedną nierówność. Mógłbym dopuścić więcej, prawda? To wtedy to by jakoś tak wyglądało, byłyby takie ściany, które jeszcze mają swoje brzegi, a te brzegi się tam odpowiednio tam kasują, jak liczymy brzeg, także ciągle brzeg brzegu to jest zero, no ale tutaj przez jedną nierówność. No i następnie korzystaliśmy ze zwartości tego D, to znaczy, że ono ma takie pokrycie, pokrycie zbiorami, na których jest globalny układ współrzędnych. Przy czym są dwa rodzaje tych małych zbiorów. Albo takie, które do brzegu nie dotykają, no i jest globalny układ współrzędnych na tym zbiorze. Albo takie, które dotykają do brzegu, ale to wtedy żądaliśmy, żeby ten układ współrzędnych był taki, że T1 jest równe konstans, no na przykład 0 napisałem, ale to wszystko jak nie jest 0, a 5, no to definiujemy nową zmienną równą T1 minus 5, prawda, i ona jest 0 wtedy na tym. No dobrze, i będziemy się takimi układami współrzędnych posługiwać. Następnie w takie pokrycie można wpisać pokrycie skończone. Dlaczego? Bo zbiór jest zwarty. Czyli mamy skończoną liczbę takich zbiorów, które pokrywają całe to D. Następny krok. W to pokrycie można wpisać rozkład jedności. To znaczy w każdym takim otoczeniu o J mamy funkcję, którą oznaczyłem phi J, taką, która jest, której wartości są pomiędzy zerem a jednością i jej nośnik jest zawarty w tym OJ, jest zwarty i zawarty, czyli ona poza takim małym zbiorkiem tutaj jest równa zeru. A następnie suma tych phi J jest po prostu równa 1, prawda? Czyli mamy taki rozkład jedności. No to teraz po prostu mówimy sobie, że alfa to jest suma phi j razy alfa i to jest skończona suma, bośmy z tego pokrycia, bo każdy punkt ma takie otoczenie, czyli mamy pokrycie nieskończone i z tego pokrycia nieskończonego wybraliśmy podpokrycie skończone, to jest definicja zwartości. No i oto coś nazwaliśmy alfa j, czyli zawsze możemy patrzeć na to, że to jest suma, no po j, nie wiadomo ile tam ich jest, prawda, ale skończona liczba, suma tych alfa j. I zamiast dowodzić twierdzenie Stokesa dla
takiej formy, to wystarczy, że my oddzielnie dla każdego alfa j, prawda? Czyli innymi słowy, chcemy pokazać, że dla każdego z tych alfa j całka, prawda, chcemy pokazać, że całka po brzegu d z alfa j jest równa całka po samym d z d alfa j. No dobrze, i teraz jak to robiliśmy? Używając tych dwóch uwag widzimy, że po pierwsze, że takie alfa j możemy użyć tych układów współrzędnych, które, bo alfa j jest, ma nośnik zawarty w każdym z tych zbiorów, w którym mamy globalny układ współrzędnych, czyli to alfa j, które jest k minus 1 formą, no bo jak chcemy, żeby d było, teraz może sobie tu wyspecyfikujmy, d jest k wymiarowe, czyli to alfa j musi być k minus 1 wymiarowe, po to, żeby jej różniczka była już k formą, prawda? No i tutaj już tak jest, jak jest. Czy to widać, jak ja tak piszę małymi literkami? No może widać. O. No to teraz mamy, to jest forma najwyższego rzędu, czyli jak mamy te współrzędne, T1 i tak dalej, no to alfa j jest zawsze postaci takiej, że któregoś brakuje, tylko jednego brakuje, k minus 1. To można to napisać w takiej postaci, że weźmiemy wszystkie, współrzędne, jest ich k i skasujemy jedną. Ja poprzednim razem mówiłem, że tu brakuje j, ale to można równie dobrze powiedzieć, że iloczyn wewnętrzny będzie d po d t i no i tu jakiś współczynnik, prawda, a i. I to jest ta forma AK, a ten numerek J oznacza, że to jest na J-tym zbiorze, prawda? Całe D zostało pokryte skończoną liczbą takich zbiorów, na których już można globalny układ współrzędnych używać, prawda? No, czyli można, czyli żeby to tak zapisać, to na przykład to jest tak. Pierwszy A1, a tutaj z tego został wyrzucony T1. No to jest tylko DT2 i tak dalej aż do DTK, prawda? No potem jest drugi. No to napiszmy plus A2 i teraz drugi został wyrzucony. Prawda? Czyli by się chciało napisać dt1, dt2 wyrzucony, dt3, napiszmy tak, dt1, potem dt2 nie ma, dt3 i tak dalej aż do dtk, ale zrobiłem błąd tutaj. Dlaczego? Dlatego, że pamiętamy, że iloczyn wewnętrzny polega na tym, że w tej czarnej skrzynce, którym jest k-forma, wypełniamy pierwszy slot. A tymczasem to dt2 było na drugim miejscu, więc żeby to się zgadzało, żeby obliczyć ten iloczyn wewnętrzny, to trzeba było t2 przesunąć na początek, prawda? Doprowadzić do tego rzeźnika, który zabija to dt2, prawda? A takie doprowadzenie to t2 to jest antysymetryczne,
no to skutkuje tym, że znak się zmieni, czyli tutaj musi być minus. No i widzicie Państwo i tak dalej, za trzecie, jak doprowadzamy, prawda, bo tutaj będzie też A3 i iloczyn wewnętrzny z DT3, no to trzeba ten trzeci podprowadzić do rzeźnika, prawda, który go zabije. No ale żeby DT3 podprowadzić, to trzeba zamienić go z DT2 i z DT1, czyli dwa razy, czyli tutaj już będzie plus i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo proste rzeczy, a ja chciałem na to zwrócić uwagę. No i teraz jak wygląda może ja przejdę na tamtą tablicę. Jak wygląda wobec tego, jak wygląda różniczka D alfa J, no a tutaj matę. Oj, przepraszam, ja bardzo Państwa przepraszam, tu dobrze pisałem, a tu się ciągle pomyliłem, no bo to jest K minus 1. Alfa jest K minus 1, prawda? A całkujemy po brzegu K wymiarowego płata, który jest K minus 1 wymiarowy. Dobrze, tu jest wszystko w porządku. Dobrze. Alfa K minus 1, no to trzeba, no trzeba właśnie, o, przepraszam bardzo, ta K minus 1 forma zawiera K minus 1 różniczek, czyli w szczególności w całym tym zestawie, albo brakuje T1, to napisaliśmy tu, albo brakuje T2 i tak dalej. Różniczkowanie polega na tym, że za każdym razem na przykład musimy to zróżniczkować. No to jak zróżniczkujemy po DT1 i dostajemy do DT1, no to tutaj, prawda, to rezultat będzie taki, że to będzie DA1 po DT1, no a tutaj gdzieś będzie właśnie DT1. Ojej, coś mi się jakoś dzisiaj myli z tym przełączeniem tablicy. Bardzo Państwa przepraszam. No właśnie, czyli różniczkujemy A1 po DT1 i dostawiamy T1, a tam już było DT2 i tak dalej, aż do samego końca DTK. No dobra, teraz musimy ten drugi zróżniczkować, prawda? Teraz ten drugi, tak, ten drugi zróżniczkować. No to, aha, bo oczywiście następnie jakby A1 różniczkować po T2, czy T3, czy T4 i tak dalej, to by trzeba było dostawić to DT2, czy T3 i to już by było zero, dlatego że dostawienie tutaj DT2, no to powoduje to, że dwa razy się pojawi DT2, ponieważ to jest iloczyn zewnętrzny jest antysymetryczny, to to będzie zero. Czyli A1 warto różniczkować tylko po T1. No teraz A2. Znów jakbym to różniczkował po T1, to bym dostawił DT1, a to już było DT1, to nie warto. I tak samo jest z tymi wszystkimi. Jedyna zmienna, po której warto to różniczkować, to jest T2. To jak zróżniczkuję, to będzie DA2 po DT2 razy T2, T1, a tu był minus, no to DT2 wróci na miejsce i widać, że w końcu tutaj wyjdzie plus. No więc per saldo widać, że to będzie DA2 po DT2 plus i tak dalej, plus DAK po DTK. No dobrze. Czyli widać, że różniczka zewnętrzna ma taką formę, w cudzysłowie, dywergencji, prawda? I tak zawsze jest dla maksymalnego. No i teraz
właśnie mamy pokazać, że całka po brzegu tego... Przepraszam, tablica tak? jest nieprzyłączona. Cały czas mamy. Tablica jest nieprzyłączona, mówimy, bo pan inną tablicę pokazuje, a o ojej, innej mówi. Ojej. Przepraszam bardzo, jakoś dzisiaj... O, już wszystko działa. Nie wiem dlaczego. No dobrze, już. Bardzo panu dziękuję i proszę, polecam się na przyszłość, że tak powiem. No, czyli tak, po K minus jeden wymiarowym brzegu K wymiarowej rozmaitości całkujemy K minus jeden formy, tak? No tu napisałem J, dlatego że cała ta forma, od której zaczęliśmy, no to się dzięki temu rozkładowi jedności no rozkłada się na sumę takich i każda z tych ma nośnik w tym takim obszarze, który tym się charakteryzuje, że ma na sobie, nosi na sobie globalny układ współrzędnych, no bo całe D mogłoby nie nosić globalnego układu współrzędnych. Dobrze. No to skoro tak, no to ja może już zapomnę o tym jocie, prawda? Zapomnę o tym jocie, no po prostu mamy taką formę i chcemy pokazać, że to jest równe całce po dk z d alfa k minus 1. No i teraz to jest trywialne, prawda? Bo całkujemy ciągle po... Całkujemy ciągle po takich obszarach, że ta alfa ma nośnik zwarty. No to teraz są dwa przypadki. Albo to jest taki obszar O, który nie dotyka do brzegu. No to proszę Państwa, jak on nie dotyka do brzegu, to my całkując to, całkujemy po którejkolwiek zmiennej, na przykład po dt1, całkujemy od zera do zera. Całka z pochodnej to jest różnica funkcji na brzegu. No ale brzeg to właśnie jest na zewnątrz i na zewnątrz, prawda? Ta alfa tu jest zero, a różna od zera tylko tu. Czyli jak my całkujemy pochodną, to to będzie różnica wartości tej alfy tutaj minus tutaj, no to to jest zero, prawda? Czyli dla takich rzeczy, dla takich zbiorów ta cała całka po D jest równa zero. No a drugi przypadek jest taki, że całkujemy, że to O zahacza o brzeg. No skoro zahacza o brzeg, no to my to całkujemy. To teraz wszystkie te, a nie, przepraszam, to znów jest na tej tablicy. Tak. Dobrze, zacznijmy od prawej strony. Jak to całkujemy, to dla tych składowych ten sam argument, co poprzednio, prawda? Dlatego, że dla tych składowych, to my tu całkujemy tak, po dt2 całkujemy tutaj, a tu jest 0, czyli całka z pochodnej po dt2 to jest wartość tej funkcji a2 tutaj minus tu. Ale to jest 0, dlatego że właśnie to jest różne od zera, tylko gdzieś tu w środku. To jest zero. I jedyna całka, która zostaje, to jest całkowanie po T1. A całkowanie po T1 to znów jest całkowanie stąd minus gdzieś tam tutaj. Tu jest zero, czyli zostaje w końcu to A1 na brzegu. No i koniec. To jest twierdzenie o... podstawowe twierdzenie rachunku różniczkowego i całkowego, że całka z pochodnej, prawda,
bo my tutaj będziemy mieli całki z pochodnych, czyli to jest 0, a całka z tego to jest wartość na brzegu, wartość A1 na brzegu, minus wartość gdzieś tam, która jest równa 0, poza tym obszarem, w którym A nie znika. No i wobec tego widać po prostu, że to jest całka z tego, tylko z tego, z tego kawałka, całka z tego kawałka po brzegu. Na brzegu są współrzędne dt2 aż do dtk, a jeden jest. Dobrze, myślę, że ideę Państwu pokazałem, że to jest, trzeba dobrze podebrać współrzędne, a dalej to jest po prostu twierdzenie, które Newton udowodnił, że prawda całka z pochodnej to jest różnica wartości funkcji. Och, przypomniałem sobie o liście obecności. Uprzejmie proszę o zapisanie się na listę obecności w postaci czatu z imieniem i nazwiskiem. To jeszcze taka uwaga, proszę Państwa. Jak widać, że K minus 1 formę, czyli formę przedostatniego rzędu, bo na K wymiarowym płacie to formy najwyższego rzędu to są K wymiarowe, a to jest ta o jeden wymiar mniejsza, to można numerować nie tym, jakie różniczki się pojawiają, tylko jakie się nie pojawiają. No tak jest łatwiej, prawda? Zamiast powiedzieć, że występuje tu na przykład pierwsza, trzecia, czwarta aż do katej, to powiedzieć wszystkie z wyjątkiem drugiej, prawda? Czyli to jest taki bardzo wygodny zapis i ktoś by sobie mógł pomyśleć, że no ponieważ to ma wskaźniki u góry, no to może to jest taki wektor, prawda? No jak zmieniamy układ współrzędnych, to wiemy, jak się transformują te rzeczy. W związku z tym wydawałoby się, że te współczynniki AI transformują się tak jak współrzędne wektora. Ale nie, proszę Państwa, bo jest jeszcze to. A to przy przejściu do innego układu współrzędnych, to już wiecie Państwo, jak się transformuje. To się transformuje przy pomocy wyznacznika z tej macierzy Jacobiego. W związku z tym w tej reprezentacji te współczynniki nie są wektorami, które się transformują tak, jakby to był taki obiekt, tylko to są tak zwane gęstości wektorowe, gdzie jeszcze przy przejściu do innego układu współrzędnych jeszcze się mnożą przez wyznacznik z tego jakobianu, prawda? Jakby te nowe współrzędne się nazywały tau, to by trzeba było dopisać jeszcze taki wyznacznik z d tau, powiedzmy i po d t j na przykład, prawda? I takie wielkości, ja to tylko wspominam, bo zamierzam o tym powiedzieć więcej, ale ponieważ mam ten wzór napisany, to chciałem właśnie zwrócić uwagę na to, że formę różniczkową można zapisywać, wyliczając, które dt się pojawiają, a można wyliczając, które się nie pojawiają. Prawda? To jest taki opis dualny, reprezentacja dualna formy różniczkowej. Matematycy czyści to często lekceważą, no bo to jest takie trywialne, no można tak zapisywać, można tak, nie ma żadnej
prawda, różnicy, to jest ta sama forma różniczkowa, prawda? Natomiast w fizyce to jest bardzo ważne, to jest bardzo, bardzo ważne i o tym będziemy troszeczkę więcej mówić. Proszę Państwa, teraz może bardzo ważny dział, mianowicie nazwijmy to lemat Poincaré. To jest bardzo ważne twierdzenie, a może po polsku się powinno nazywać Poincarego. To jest bardzo ważne twierdzenie, a ze względów historycznych, ponieważ Poincaré w jakiejś książce umieścił to twierdzenie jako lemat, to po prostu ja już mam zanotowane w głowie, że inaczej się o tym nie mówi jak lemat Poincaré. To jest nazwa własna nieomal. Co to jest lemat Poincaré? Proszę Państwa, no wiemy, jak mamy formę zamkniętą, to znaczy jej różniczka znika, no to człowiek się by mógł, mógłby domniemywać, że alfa jest po prostu różniczką czegoś innego, bo wtedy to by się zgadzało. Więc pytanie, czy jak mam formę zamkniętą, to czy mogę do niej znaleźć taki potencjał beta? No czasami się daje, czasami się nie daje, natomiast lemat Poincaré mówi, że lokalnie to się zawsze daje, prawda? Czyli ono mówi, że to jest równoważne, ale lokalnie. No czyli ten lemat Poincaré powinienem sformułować w ten sposób, że forma różniczkowa jest lokalnie, forma różniczkowa jest zamknięta wtedy i tylko wtedy, kiedy jest zupełna. Jak forma różniczkowa jest różniczką czegoś, to się mówi, że jest zupełna, prawda? Tak, to jest alfa zupełna. A to jest, jak jest, jej różniczka jest równa 0, to się mówi, że alfa zamknięta. No więc oczywiście w tę stronę to jest trywialnie, prawda? Bo jak alfa jest różniczką, to przyłożymy jeszcze jedno d i będzie 0, bo d kwadrat jest 0. Ale w tę stronę, no to jest wysoce nietrywialne, prawda? No nie tak wysoce. No i okazuje się, że te przypadki, kiedy to jest prawda globalnie, a kiedy nie jest prawdą, to jest podstawa topologii algebraicznej. To po prostu mówi bardzo wiele o kształcie. Natomiast to są rozważania dużo wyższego rzędu, dużo trudniejsze, a podstawą tych rozważań jest lemat Poincaré, który mówi, że lokalnie to jest wszystko równoważne. Prawda, lokalnie. O, czyli innymi słowy, jeśli mam formę zamkniętą, to wokół każdego punktu istnieje takie otoczenie oraz forma beta, no tam odpowiedniego rzędu, żeby się zgadzało, o jeden rząd niższa, taka, że jej różniczka jest równa alfa.
No, ktoś mógłby powiedzieć, ojej, no to jak lokalnie, no to ja sobie tak poskładam i może uzyskam globalnie. Ale nie, bo to beta wcale nie jest dane jednoznacznie, prawda? No bo z kolei jak do beta dodamy różniczkę czegoś o jeszcze jeden rząd mniejszego, no to to się nic nie zmieni, prawda? Prawda? Jak do beta, a tutaj napiszemy beta plus d gamma o jeden rząd mniejszego, no to to jest tyle samo, prawda? Także beta nie jest dana jednoznacznie i na ogół jak z takich lokalnych rozwiązań, czyli można powiedzieć tak, chcemy rozwiązać to równanie. Mamy formę różniczkową, która jest zamknięta i chcemy, to jest równanie różniczkowe pierwszego rzędu na to beta. No i oczywiście warunkiem koniecznym było to, żeby alfa było zamknięte, prawda? Bo w przeciwnym razie to by się w ogóle nie było szansy. Gdyby d alfa nie było równe 0, to taka beta by nie istniała. Więc warunkiem, czyli na ten cały problem można patrzeć w ten sposób, że mamy formę różniczkową i chcemy znaleźć taką formę różniczkową, że jej różniczka jest równa alfa. No to widać, że warunkiem koniecznym rozwiązalności tego problemu jest to, żeby alfa była zamknięta. No i teraz pytanie, czy to jest warunek dostateczny. No i na ogół nie. Na ogół nie istnieje takie rozwiązanie, ale lokalnie zawsze istnieje, czyli lokalnie jest to warunek konieczny i dostateczny na rozwiązalność takiego układu równań różniczkowych. No proszę Państwa, najpierw chciałem podać taki bardzo zgrubny, taką bardzo zgrubną ideę, jak to się rozwiązuje. Bo proszę Państwa, pomyślmy sobie, że to alfa to jest na przykład k plus 1, a nie, ja na górze pisałem, przepraszam. Czyli to jest k plus 1 forma, czy to widać? Widać, dobrze. Czyli mamy k plus 1 formę, no i chcielibyśmy znaleźć k formę taką, której różniczka jest równa tej naszej k plus 1 form i to ta forma jest zamknięta. Co to jest k-forma? K-forma to jest obiekt albo istota, która została stworzona po to, żeby ją całkować po k-wymiarowych płatach. Prawda? Zadać k-formę to znaczy zadać jej całki po k-wymiarowych płatach. No to weźmy sobie taki k-wymiarowy płat, to jest tak symbolicznie go narysowałem, k-wymiarowy płat. No i teraz, żeby znaleźć, no i muszę powiedzieć, ile wynosi wartość tego mojego rozwiązania na tym k-wymiarowym płacie. No to proszę Państwa, lokalnie to jest to, o ten obszar, w którym jest układ współrzędnych, to jak mam ten układ współrzędnych, to mogę to traktować w tych współrzędnych tak jak kawałek przestrzeni RK. Prawda? Rn, przepraszam, bo to wszystko się dzieje w przestrzeni n-wymiarowej, prawda? No to tutaj są współrzędne takie tam
nazwijmy je Y1, Y2, aż do Yn. Tu są współrzędne. No to mogę wybrać jakiś punkt w tych współrzędnych i wprowadzić takie radialne współrzędne, w cudzysłowie, prawda? Przesunąć tak, żeby ten punkt tutaj to było 0. No i teraz, proszę Państwa, rozwiązaniem tego równania jest coś takiego, że jak mam k wymiarowy płat, to go tak radialnie rozdmuchuję do k plus 1 wymiarowego płata. O, i mówię, gdy całka po czymś takim, po tym d k minus 1 z beta, to jest po prostu, definiuję, że to jest całka po tym r d k minus 1 z alfa. Prawda? Jak mam powiedzieć, ile wynosi to beta na tym, to mówię tak, każdy ten punkt tak radialnie przenoszę do tego zera, jakiegoś zera, które tutaj wybrałem, w ten sposób z k minus 1 wymiarowej go płata otrzymuję k plus 1 wymiarowy, no i to alfa całkuje po tym. I to jest wartość tego beta. I proszę Państwa, jak się zastanowicie, jak ja dowodziłem twierdzenie o tym, że jedna forma zamknięta lokalnie ma potencjał, czyli jest różniczką, to jest dokładnie to samo, tylko że tam to k minus 1 było równe 0, czyli ja musiałem podać w punkcie, no i ta wartość tego potencjału w punkcie to była całka, czyli ta praca od tego punktu do pewnego wybranego punktu. A teraz te punkty zamieniam na k minus 1 wymiarowe płaty. Proszę Państwa, i to jest dokładnie ta, to jest, można powiedzieć, idea tego dowodu. Ale ja przeprowadzę dowód, to znaczy ja ten dowód przetłumaczę na wzory, bo tutaj na razie tylko podałem taką ideę geometryczną, prawda? Czyli to jest takie rozdmuchanie tego k minus 1 wymiarowego płata o jeden wymiar. No po prostu tak sprowadzając każdy z tych punktów do jednego punktu. To ja może ten dowód zrobię po przerwie, a jeszcze teraz pokażę, że to rzeczywiście to twierdzenie, ten lemat Poincaré jest tylko twierdzeniem lokalnym i nie mam na ogół mowy o tym, żeby to było. No proszę Państwa, weźmy sobie tak kontrprzykład. Na istnienie globalne. Potencjału. A bo tę k-formę można czasami się nazywa potencjałem, prawda? Tak jak dla jednoformy. To była zero forma i to był naprawdę potencjał, no to tak samo tutaj, prawda? No to pierwsze, weźmy sobie na przykład przestrzeń R2, z którego wyrzućmy zero. No i weźmy sobie
formę tak x dy minus y dx. I podzielone przez x kwadrat plus y kwadrat. No to jest jedna forma. Bardzo łatwo sprawdzić, że ona jest zamknięta, ale ja zamiast liczyć, to ja po prostu zauważę, że lokalnie to jest różniczka arcusa tangensa, arcus tangens czego? Y przez x. No, arcus tangens y przez x, no to nie wszędzie istnieje, prawda? Poza tym arcus tangens nie jest dobrze określony, ale lokalnie tam, gdzie to istnieje, gdzie nie ma, gdzie x na przykład nie jest 0, no to tak to jest, proszę Państwa. To bardzo łatwo, prawda? Bo pochodna arcusa tangensa czegokolwiek to jest 1 nad 1 plus to do kwadratu, czyli będzie 1 plus y kwadrat przez x kwadrat. No a następnie jeszcze trzeba nie, na odwrót. Przepraszam, pomyliłem się. O, tutaj jest tak, tak, oczywiście. Bo następnie różniczkuję po dy. Po dy. A nie, nie, dobrze, 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 dobrze było. Przepraszam, dobrze. No więc, no to lokalnie, no to właśnie pokazałem, że ta forma, aha, czyli jeśli to jest różniczka, no to różniczka tego jest równa 0. No nie ma o czym mówić. To proszę Państwa, to arcus tangens y przez x to jest nic innego jak ten kąt, prawda, biegunowy, prawda, czyli to jest różniczka kąta. Oczywiście w zerze to kąt nie jest określony, ale wszędzie dookoła jest określony. W związku z tym lokalnie, prawda, to ta forma to jest dφ, gdzie φ jest tym kątem biegunowym. No to teraz, gdybyśmy chcieli z tego φ, z tego lokalnego rozwiązania poskładać globalne, no to nam się nie uda, prawda, bo tutaj jakoś zdefiniujemy to φ, potem żeby to się zgadzało, to dalej trzeba kontynuować i jak obejdziemy tą dziurkę w tej przestrzeni, no to nie dojdziemy do tej samej wartości, tylko będzie, prawda, na osi, jeśli było 0, to jak teraz wrócimy, to na osi będzie 2pi. I w związku z tym nie istnieje taka funkcja φ, której różniczka jest równa tyle, prawda? Czyli mamy formę zamkniętą, która nie jest zupełna, ale lokalnie jest, bo lokalnie zawsze można wybrać taki, no wokół zera nie można, ale właśnie zera nie ma. W tej przestrzeni jest dziurka. I w jakimś sensie istnienie takiej, wiadomość o tym, że istnieje takie, taka forma zamknięta, ale niezupełna, to jest równoważne informacji o tym, że w tej przestrzeni jest taka dziurka. Czyli topologiczne i takie. Oczywiście, czy ta dziurka to jest jeden punkt, czyli ja bym mógł tutaj jakąś taką większą dziurkę wybrać, to topologicznie to Państwo widzicie, że to jest to samo, ale charakter tej dziurki odpowiada temu, że istnieje taka jedna forma, która jest zamknięta, a nie jest zupełna. Także widzicie, to jest taki,
taki właśnie bardzo ważny związek i dlatego to równanie jest no, podstawą takiego działu, który się nazywa topologia algebraiczna. No i o tym pomówimy po przerwie. Dziękuję bardzo.